światłem, to raczej chyba nic nie ponagrywam dla was. No tutaj będzie o wiele lepiej, dlatego że właśnie wybieram się po odbiór butów do Chinatown i chciałam wam pokazać dzisiaj takiego świetnego pana, który po prostu siedzi na ulicy i naprawia buty. I... No? Yeah. Plastic here. This one. Oh, just five? I jak kupiłam sobie buty za AJM, to kupiłam buty za 10 dolarów i niestety mój pies jak zawsze je pogryzł, także nowe buty zostały pogryzione. Bardzo mi było ich szkoda. Czekajcie tylko. Sorry. Siedzę na drugą stronę, bo nic nie słyszę. I szkoda mi było wyrzucać tych butów, no bo jak wiemy, no przecież możemy sobie kupić kolejne, ale w zasadzie to po co? Szkoda marnować materiału, a ten pan chciał tylko 5 dolarów, taki kochany pan. Tutaj pan ma bardzo fajną kreację, ciekawą. Widzicie taki płaszcz żółty. No mamy bardzo ciepłe święta w tym roku i ja pamiętam dokładnie jak wróciłam z Florydy w tamtym roku w połowie grudnia, mamy dokładnie połowę grudnia. Ja dzisiaj nie nagram tego vloga, bo jak? Sakra po prostu jest. No nie, ja się nie nagram, nie? Co za upierdliwy Nowy Jork. No czasem to po prostu, słuchajcie, czasem to idę po Manhattanie i nie słyszę własnych myśli, bo tu jest tak głośno. Ale okej. Skupiam się. Więc mamy bardzo ciepłe święta w Nowym Jorku. Jest 16 stopni, a w zasadzie jestem zapięta, nie wiem po co. I w przyszłym tygodniu jest Wigilia i będzie bardzo, bardzo ciepło, także niestety w tamtym roku była zima, był śnieg. Pamiętam dokładnie, że na Wigilię, którą spędzałam w Connecticut, był śnieg, a w tym roku nie ma żadnego śniegu, więc te święta są takie mało świąteczne, ale na pewno coś jeszcze dla was nagram, jeżeli chodzi o choinkę, ponieważ 23 mam bardzo ważną rozmowę kwalifikacyjną i ja tak nie mam za bardzo czasu nagrywać tego świątecznego Nowego Jorku. Staram się, ale brak mi czasu. Nowy Jork niestety jest teraz w takiej dosyć kryzysowej sytuacji, ponieważ no, jeżeli chodzi o Nowy Jork, COVID bardzo szybko się rozprzestrzenia i mamy już bardzo dużo przypadków zachorowań na nowy wariant. Są naprawdę bardzo długie kolejki, jeżeli chodzi o przetestowywanie się bądź szczepienia. Ja w grudniu chciałam już, że tak powiem, się zaszczepić, ale niestety były takie kolejki, że nigdzie nie mogłam się zaszczepić. Dopiero dostałam szczepionkę po świętach, wolny termin. Także no ja się muszę zaszczepić, dlatego że mieszkam tutaj i chcę iść do koledżu. A żeby ogólnie spotkać się z osobą, która jest koordynatorem w szkole, muszę być zaszczepiona, muszę pokazać dowód szczepienia, więc... No trochę jestem wystraszona, nie powiem, że nie, no ale staram się od początku czasu, gdy pojawił się COVID, dbać o odporność. Codziennie biorę 10 tysięcy plus K2 witaminy D, biorę witaminę C, biorę cynk i naprawdę powiem wam, że udało mi się nie zachorować jeszcze. Oprócz tego, że przebywałam wśród osób, które miały COVID, na szczęście od pokaźnie zachorowałam, ale no powiem wam, że jestem troszeczkę taka ostrożna i trochę wystraszona, jakby nie było, bo no nie chciałabym zachorować. Powiem wam, że teraz jest naprawdę, naprawdę ciepło i bardzo dużo ludzi teraz jest w Nowym Jorku. Podobno nawet, jeszcze nie byłam na choince w Rockefeller Center, ale już każdy mi mówi, że jest o wiele więcej ludzi niż było przed pandemią, także... Znaczy nie, trzeba się cieszyć życiem, trzeba oczywiście dbać o zdrowie, ale moim zdaniem to też jest właśnie to, że jednak pomimo wszystkiego to, co by nie było, to jednak no, trzeba dbać o tą odporność. Przestaniemy funkcjonować, jak nie będziemy wychodzić z domu, że tak powiem. Właśnie dochodzę do tego miejsca, gdzie ten pan mi naprawił buty, chyba mi naprawił. Zaraz zobaczymy, co z tego wyszło. Pan mi tu kazał usiąść na krzesełko i zaraz przyniesie moje buty. No, naprawił mi buty, taki fajny, starszy pan. Ja uważam też, że dobrze zrobiłam, że zaniosłam te buty do naprawy. Fajnie mi zrobił. Takie są tutaj, nie wiem, pokażę wam zaraz, ale
uważam, że nie ma co wyrzucać rzeczy, bo my sobie nie zdajemy z tego sprawy, ile rzeczy jest wyrzucanych. To po pierwsze, a po drugie taki zawód jak szef wyginie za niedługo po prostu, jak będziemy tak kupować i wyrzucać. No a z racji z tego, że pies mi zgryzł obcas, no, jeden obcas w zasadzie, no to tak to jest. Tak to jest z psami. Także chciałam wam tak szybko pokazać, że ja miałam jeden obcas zgryziony przez mojego psa, nie było fleczek, bo też mi wygryzł je. I tutaj mi nałożył skórę i nałożył mi skórę na drugie, więc nawet to fajnie wygląda, nie powiem, nie pogardzę. Właśnie nagrałam na mojego Instagrama, tak czy siak zapraszam was na mojego Instagrama, tam najwięcej nagrywam i pokazałam, jak takie ładne blondyny stały i kupowały torebki w chińskiej dzielnicy z Chanel i z różnych firm. I powiem wam, że właśnie później my oglądamy Instagrama i my myślimy, że o Jezu, ta dziewczyna musi mieć kasę, jaka ona musi być bogata. No, także zapraszam was na mojego Instagrama, jak chcecie zobaczyć jakieś takie szybkie nowinki z Nowego Jorku, jakieś takie rzeczy, które muszę szybko uchwycić, to tylko i wyłącznie na Instagramie, nie? If you are on a photo shoot and you are taking 2 hours to do 3 models, yes. Do you have any tips for matching under to the look you're doing? So I'm just warming that up with the finger. You guys, brushes are amazing, but sometimes sometimes your fingers can be the best tools you have. I'm gonna do the same thing, walking in circles. Okay. I have powder that is just a little bit deeper that matches her complexion. That I. Now, if you are working with a client or a model who has contacts, make sure to look all the way up for me. I'm going to do the same thing on the bottom. Now, if you go a little bit too far, that's okay. That's what I love about a smoky eye, is you can kind of have the freedom to bring it where you want. If you wanted to keep this right at the lash line using the same technique and smudging it out, you can add an effective way to apply glitter. It's on a brush that's somewhat flat, and you want to make sure the brush is wet. You can wet your brush. Super opaque. You can apply it with a glitter glue, or you can put a little bit of black glue as the base. Look straight in the camera for me. Yeah. Yeah. Sometimes they do. And sometimes when you're working New York Fashion Week, your model has been used in abuse for a week straight, and her skin is going to be broken out from head to toe. How are you going to fix that, right? Hi, this is literally what we do when we have photos. We're running around my chickens. Także wracam z tej szkoły. Powiem wam, że jak robiłam tą szkołę w 2018 roku, ta szkoła nie była aż tak profesjonalna. Teraz się wszystko pozmieniało. Nie wiem, gdzie była główna szefowa tej szkoły, tak zwany prezes szkoły, ale trochę ludzi się, kadra się ogólnie pozmieniała. W zasadzie to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Tak wam chciałam szybko pokazać. Jak ktoś z was jest zainteresowany robieniem makijażu w Nowym Jorku bądź jakiekolwiek takie tego typu tematy, to wam mogę ponagrywać trochę na ten temat, bo obecnie dostałam się do takiej agencji, pod spodem wam, zaraz wam napiszę nazwę, bo nie znam całej nazwy, i tam głównie zajmują się makijażami dla celebrytów, dla takich właśnie social media osób i tak dalej. Także ostatnio miałam taki bardzo ważny event, bo malowałam taką dosyć popularną dziewczynę w Nowym Jorku. Ale powiem wam, że nie mam jakiejś takiej pasji do makijażu, nie mam jakiejś takiej, wiecie, nie złapałam aż takiego bakcyla, jeżeli chodzi o makijaż. Bardziej o nieruchomości mi się to bardziej podoba, więc ważne złapać tego bakcyla, żeby jednak być mega takim pasjonatą makijaży, i myślę, że można tutaj w Nowym Jorku bardzo dużo zrobić. Jak widzicie, Nowy Jork oszalał, jest bardzo ciepło, wirus szaleje, pełno ludzi, i tym ja się z wami już żegnam. Do zobaczenia, kochani, pa pa.